namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Rafał Zaorski, a.k.a. Cwaniak w czapce, spekulant. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj bez czapki. Tak, dzisiaj bez czapki, ale to było chyba 2-3 miesiące temu. Przeczytałem w sieci, że ludzie emocjonowali się, czy Cwaniak w czapce wrócił już do Polski, więc moje pytanie, czy naprawdę kogoś to interesuje? I tam nawet chyba były takie posty, że ktoś miał czekać na lotnisku i to sprawdzać. Czy naprawdę są ludzie, którzy tym żyją? Żeby mnie wyjaśnić po prostu. Jakby tak, żyją. Ale nie wyjaśnili w końcu mnie, bo czekałem na te osoby na lotnisku, ale emocjonują się tym, czym się zajmuję. Czyli jeśli informuję kogoś, że spekuluję na jakiejś spółce, to są moje... Nie rozumieją tego, że to są moje prywatne decyzje, to są moje pieniądze. Lubię robić niektóre rzeczy w blasku fleszy, ale też mam porażki w blasku fleszy, więc się mogę wystawiać na krytykę. No i myślą, że ileś osób mnie tam kopiuje, w związku z tym też mają do mnie o to może pretensje. Ale się okazuje, że jak dochodzi co do czego, pytam się, kto na podstawie moich predykcji podjął jakąś nieświadomą decyzję, to się okazuje, że nie ma nikogo. Nie? No, także... To jest, myślę, że takie działanie troli albo ludzi, którzy mają coś do mnie, ale w cztery oczy mi tego nie wyrzucą. Nie? A najlepiej by było spotkać się, wyrzucić to w cztery oczy, wyjaśnić, co kogo boli, że mam jakieś swoje własne wolne decyzje odnośnie rynku, nie? Bo na tym polega rynek. Także... Okej, ale to zostawiamy, bo to było dawno. I... Ale dzisiaj jestem bez czapki, więc nie jestem może cwaniakiem już. Tak jest i mamy poważniejsze sprawy. Pierwsze podstawowe pytanie. Rosja versus Ukraina. Co o tym wszystkim myślisz? I ja tylko dodam, że nagrywamy ten materiał 1 marca we wtorek o godzinie 15, bo to może być ważne. A tak, to jest bardzo ważne, bo jak ukaże się po czasie, to pewnie wiele rzeczy się dowiemy i będziemy mogli zweryfikować tą rzeczywistość, która następuje. Teraz żyjemy w jakiejś tam bańce informacyjnej, opieramy się na mediach, na umysłach, no i też emocjach, które są związane z naszym sąsiadem i nie ukrywajmy, że te emocje wpływają też na decyzje, które w takich sytuacjach jak ta mogą doprowadzić do katastrofy albo do dobrego rozwiązania konfliktu, patrząc jak historycznie się tego typu konflikty rozstrzygały. Więc tak, ja obstawiałem zresztą w swoich tweetach, że Putin jednak zaatakuje Ukrainę. Obstawiałem scenariusz może mało racjonalny, bo uważałem, że zajmując się zagadnieniami historycznymi, uważam, że my naszej narracji albo w analizowaniu przeszłości zbyt pochopnie myślimy, że wszystkie decyzje opierają się na racjonalnych decyzjach. Nie? Czyli tak jak myślimy, że rynek jest efektywny albo że ludzie podejmują racjonalne decyzje, tak niestety historia uczy, że tak wcale nie jest. Jakby podejmują oczywiście racjonalne decyzje, ale często są w swoich bańkach informacyjnych. I w takich bańkach informacyjnych też myślę, żyje Putin. Otoczony klakierami i osobami, które pozostały przy nim, więc osobami, które potwierdzały jego myślenie na temat świata, odzyskanie Wielkiej Rosji albo tego zasięgu oddziaływania Związku Radzieckiego, bo jednak Rosjanie myślą o sobie w kategoriach imperium i to widać w przypadku zwykłych obywateli, wielkiej wojny ojczyźnianej itd., itd. I Putin jest tym przepełniony, jakby uważa, że Gorbaczow popełnił sporo błędów, też Jelcyn, zresztą uważa, że uratował Rosję po Jelcynie, więc na tym etapie jego życia, kariery myślę, że chciałby być zapisany złotymi głoskami jako Putin wielki, nie? Tak, może nawet jak Stalin, bo jakby dla nas Stalin był kimś złym, ale jednak w percepcji zwykłych Rosjan stworzył silne państwo, nie? Czy silne państwo, no w takich kategoriach. Więc jakby zakładałem, że w jego bańce informacyjnej jest to, że Ukraina jest słaba i że ją zaatakuje. I zakładałem też, że będzie chciał to zrobić w sposób pokojowy. Na zasadzie wchodzimy czołgami, jestem w bańce informacyjnej i myślę, że Ukraińcy, jest tam burdel, bałagan, chcą silnych rządów, nie chcą tak zwanych faszystów w jego myśleniu, w jego percepcji i myślę, że jego środowisko utrzymywało go w tym przeświadczeniu albo wręcz zabetował, czyli zrobił zakład z rzeczywistością, że tak jest. No i co się okazało? Wypowiedział tą wojnę, no to postawiłem, na tym pierwszym strzale zarobiłem sporo pieniędzy. I jest takie stare powiedzenie,
zresztą chyba przez Rothschilda, kupuj na pierwszy wystrzał dział. Więc jestem teraz w pozycji long na Bitcoinie i krypto. Zaraz powiem, w jakim kontekście należy to rozpatrywać. I tak samo też kupiłem polskie spółki na WIG-20, futuresy i też część spółek rosyjskich, ale surowcowych. I teraz tak. To, czego nie wiedzieliśmy, jak Ukraińcy zareagują. Wielu analityków, w tym ja, uważało, że plan Putina, takiego rycerskiego wejścia bez eskalacji do podobnego kręgu kulturowego, jednak Rosjanie w swojej narracji w RT Russia i w lokalnych mediach nazywali Ukraińców takimi mało Rosjanami, albo takimi trochę skrzywionymi na zachód. Tak jak o Polakach myślą, że jesteśmy głupi, bo żyjemy, jesteśmy pod jakby zmanipulowani przez Zachód. Nie? Taka narracja panuje i propaganda w Rosji. I tak samo zakładali, że to będzie w przypadku Ukraińców. I myślę, że postawa klasy politycznej, komika, była dla wszystkich zaskoczeniem. Zakładałem też, że siedzieliśmy na flight radarze pierwsze loty oligarchów, którzy uciekali do Monako, do Monte Carlo, do Szwajcarii. I zakładałem, tak myśląc kategoriami, aproksymując, myśląc kontynuacyjnie, że zaraz cała klasa polityczna też ucieknie. I okazało się, że to było błędne założenie. Ukraińcy chcą się bronić i ta postawa im weszła w krew. I założenia Putina się nie sprawdziły. W związku z tym mamy wojnę obronną z bardzo wysokim moralem Ukraińców, opartym na micie obrońców, który teraz się tworzy na naszych oczach i bardzo dobrym marketingiem albo naszym PR-em wojennym, propagandą Ukrainy, którzy w bardzo dobry sposób to robią, przynajmniej w oddziaływaniu na nas. Nie wiemy, jak to się odbywa w Rosji, bo jesteśmy odcięci od tych informacji. To działa w dwie strony i oni pewnie od naszych informacji są odcięci, a my od nich. Każdy żyje w swojej bańce informacyjnej. Więc mamy etap, w którym uważam, że wojnę propagandową wygrywamy. Wojna militarna myślę, że nie jest do końca wygrana, chociaż wielu polskich generałów, osób na Zachodzie już uważa, że Putin za chwilę zostanie pokonany. Bardzo dobra reakcja Zachodu na informację, że Ukraińcy się bronią. Bo jeśli się bronią, to znaczy, że możemy rozegrać Rosję i możemy, uważam, już klasa polityczna na Zachodzie uświadamia sobie, że możemy rozegrać Rosję w kontekście Chin. Bo teraz mieliśmy, można nie powiedzieć, nieformalny sojusz, w którym Rosja rozgrywała Ukrainę, Chiny rozgrywały Tajwan, dążyły do obalenia hegemona w postaci Stanów Zjednoczonych i zmiany porządku świata, o czym w Monachium przecież Putin, Monachium, dobrze mówię, chyba tak, mówił otwarcie, no i Xi tak samo z takimi hasłami dochodził do władzy. Także ten paradygmat się nie sprawdził. Zresztą mogliśmy patrzeć, że Chińczycy tworzą taką percepcję, że są dobrym policjantem, kiedy Rosja atakuje Ukrainę i zobaczycie, że działa to w odwrotną stronę, kiedy Chiny atakują Tajwan i robią tam jakieś operacje, to Rosjanie tonują. A znowuż w drugą stronę, Rosjanie eskalują na Ukrainie, a Chińczycy tonują. Uważam, że to jest jedna z form gry. Jeśli by Putinowi udało się z Ukrainą, mielibyśmy konsekwencje w postaci Tajwanu i eskalacji w tamtym gdzieś tam obszarze działań. Teraz tak, jest 1 marca, gram w tej chwili na to, że Bitcoin bardzo mocno wybije. Brałem Bitcoina tam po 35 tysięcy dolarów, Ethereum też po 2600, 700 i 800 i uważam, że jest to związane ze Swiftem i ucieczką do krypto. Też mamy wzrosty na Lunie, na UST, nawet jeśli ma to formę Ponzi, czyli schematu piramidy finansowej, to ta piramida finansowa wypłaca duże yieldy, więc w takim ryzyku opłaca się w takich sytuacjach wojennych pchać tam pieniądze. Dlatego mamy też wzrost na Lunie. Więc obserwujemy teraz bardzo mocne ruchy na krypto i na wszystkich instrumentach. Nie mówię o takich oczywistych rzeczach, jak załamanie na RTS-ie, na rosyjskim indeksie, gdzie spółki spadły do poziomu z bessy 2008 roku, na samo dno. I w takiej sytuacji inwestorzy wstrzymują się przed zakupem, a spekulanci ryzykują, bo mamy bardzo prosty bet z rzeczywistością. Albo mamy większą eskalację, to i tak wszyscy stracą,
albo mamy deeskalację, bo każdy z nas ma rodziny i chce żyć. I nawet żołnierze, wojskowi, oligarchowie, prezydenci, albo inaczej rządzący poszczególnymi regionami Rosji, i na to mam w tej chwili bet postawiony, że sankcje, SWIFT, odcięcie od informacji spowoduje, że będzie próba obalenia Putina, i też stawiam taki zakład, że bo śledzimy i śledzę takie informacje, że Putin utrzymuje się tak długo przy władzy, bo prawdopodobnie ma na wszystkich haki, nie? Czyli mamy taką sytuację, w której jest klatka szczurów, a on jest tym największym szczurem w tym momencie. Kiedy straci władzę, reszta szczurów go zagryzie. I może się powtórzyć scenariusz Rumunii, kiedy Ceaușescu, który wychował większość swojej klasy rządzącej, miał na wszystkich papiery, szantaże, władza była oparta na jego autorytecie, i ten autorytet zniszczył się, kiedy w 1989 roku po protestach, szczególnie górników, wystąpił na live w telewizji i tłum po strzałach zaczął buczeć i uciekać i panikować. Przerwano transmisję i myślę, że dla innych szczurów, czyli innych współrządzących, była to sytuacja, w której stwierdzili, że trzeba go odstrzelić, i Ceaușescu zginął. Myślę, że za dużo po prostu wiedział. A przy władzy w Rumunii w latach 90. na początku utrzymała się stara komuna, tak? Która potem zaczęła się reformować, aż wymarła. W Polsce ten proces inaczej wyglądał, bo jednak była Magdalenka, jakoś się te dwie strony dogadali. Nie analizuję politycznie tego, zostawiam to różnym osobom od teorii spiskowej. Nas w kontekście spekulacji rynku to zbytnio nie interesuje. Ale jakby sam schemat upadku dyktatorów, upadku systemów wydaje nam się z pozycji obserwatorów łagodny, bo zawsze patrzymy na to, że coś się buduje i następnie symetrycznie, mając jeden z błędów myślenia, patrzymy, że on powinien się degradować w sposób symetryczny. Ale systemy w taki sposób się nie psują. Psują się w sposób nagły i gwałtowny. Czyli jest utrzymywany przy władzy, następuje przesilenie i sprawy toczą się bardzo szybko, jak rozsypują się jak domek z kart, jak domino. I tak było w Rumunii i myślę, że tak może być też w Rosji, bo zakładam, że to nie jest sytuacja Związku Radzieckiego odciętego przez 50 lat od Zachodu. To jest sytuacja, w której przez 30 lat Rosjanie podróżowali na Cypr, do Dubaju, mieli domy w Londynie, ci bogatsi normalni też podróżowali po świecie, używali Telegrama, Instagrama, Facebooka, poznali ludzi na świecie. Czy ten świat globalizowany przeszedł do Rosji i tego się już nie da odwrócić, w odróżnieniu od Korei Północnej, która jest odcięta od świata, i że to pokolenie, które poznało Zachód i poznało możliwości, nie da się od nich tak łatwo odciąć, jak można było odciąć cały Związek Radziecki. W pewnym momencie ktoś plunie w twarz Putinowi i skończy się ten reżim, posypie się, a osoby, które pierwsze zrobią, zachowają stołki, majątki i tyle. I uważam też, że klasa polityczna w Rosji najbardziej się boi rozpadu republik, czyli i wschodnich, syberyjskich, i europejskich, bo to spowoduje, że też stracą bardzo duże majątki, będzie bardzo duży chaos, i myślę, że przeciwdziałając takim wydarzeniom będą chcieli wymienić Putina, i nawet śledzimy ostatnio informacje na temat przemieszczania Nawalnego z różnych więzień. To jest takie dziwne. Pojawiają się takie plotki, nie wiem, jak je zweryfikować nawet, ale uważam, że to mogą być dwie sytuacje, znaczy dwa prawdopodobne scenariusze. Albo generalicja wewnątrz chroni Nawalnego, żeby go nie odstrzelili, albo sam Putin przemieszcza go, bojąc się, że ktoś go wykorzysta przeciwko niemu, nie? Bo scenariusz, w którym Putin zostanie zdjęty, nagle 7 razy przechodzi zawał, albo 7 razy upada na nóż, czyli wiadomo, jest to seryjny samobójca, bo za dużo wie, i część osób z jego środowiska, a następnie Nawalny jest wypuszczany na światło dzienne, szczególnie, że Nawalny jest typem narodowca, a nie osoby, która chciałaby się kumać z Zachodem, bo to nie, jak czytamy jego przemówienia, on nie ma nic do polityki zewnętrznej Rosji, w takiej antyamerykańskiej i budującej swoje wartości, ale ma bardzo dużo do polityki wewnętrznej związanej z korupcją, nadużywaniem władzy i tego, że Rosja jest jakimś tam zaściankiem i
i totalnym burdelem. Nie uważa, że Rosja może być silnym państwem, ale też demokratycznym. Więc tutaj jest ten bet, na który stawiam, dlatego też trzymam Bitcoina, trzymam Ethereum, kupiłem na dołkach spółki na WIG20 i spółki w Rosji. No i zobaczymy, jak to się rozwiąże. Mam nadzieję, że nie będzie tylko najgorszego scenariusza, ale wiadomo, że jeśli jakby biorąc przykład z takiego świata multipolarnego, tak to nazwać, że mamy wiele ośrodków władzy, tak jak przed pierwszą wojną światową. Przed pierwszą wojną światową, po Belle Époque, można powiedzieć, po pierwszej globalizacji, kiedy były telegrafy, kiedy ludzie jeździli na wystawy światowe, myślano, że już do wielkiego konfliktu światowego żadnego nie dojdzie, a ostatnim konfliktem światowym była wojna pomiędzy wojna krymska albo wojna pomiędzy Francją a Niemcami. I uważam, że wtedy nie zdawano sobie sprawy, jak ten konflikt może się nasilić. No i domino się rozsypało i wszystkie strony konfliktu zaczęły ze sobą walczyć, więc myślę, że nie jest takie ryzyko, że taka sytuacja może nastąpić, nie? Mam nadzieję, że tak nie będzie, więc stawiam na to, że nie będzie, że Putina, jakby w interesie wszystkich w racjonalnym świecie jest to, żeby Putina odstrzelić albo odwalić, ale wiadomo, historia nas uczy, że różne nieprawdopodobne sytuacje następują, nie? Ale się rozgadałem, nie? Tak, bardzo ciekawy wykład, bardzo ciekawe tezy. Kto wie, może niektóre zostaną zweryfikowane już w najbliższych dniach albo tygodniach. Dwa pytania. Pierwsze. Czy jesteś pewien, że twój światopogląd nie jest zakrzywiony przez, nazwę to, ukraińsko-amerykańską bańkę informacyjną? Myślę, że jestem pewien, że na pewno ma to na to wpływ i myślę, że jest. Bo mamy informacje, zasypywani jesteśmy informacjami z jednej strony, z drugiej strony zbytnio nie możemy wierzyć, a nie mamy jakiegoś zewnętrznego arbitra, nawet w postaci, nie wiem, Czerwonego Krzyża, tak jak było to w II wojnie światowej, który by weryfikował straty i informował o tych stratach. Więc możemy polegać na jakimś zdrowym rozumie, zdrowym rozsądku. No ale jak weryfikować te dane? Wiadomo, Ukraina jakby w działaniach wojennych wykorzystuje propagandę i, co ciekawe, uważam, że nie doceniamy jednego faktu, że wojna zaczęła się już dużo wcześniej na etapie informacyjnym i narzędziami wojny są media, są portale, trolle i tak dalej. Że nam się wydaje, że wojna się zaczęła, kiedy Putin wszedł na Ukrainę, ale ta wojna już trwała dużo, dużo wcześniej i to jest jedna z podstaw tej koncepcji wojennej Gerasimowa, który zresztą teraz chyba został odwołany nawet, gdzie wojna jest stanem permanentnym, albo inaczej, jest niewypowiedziana. Często wojny są niewypowiedziane i one trwają. I myślę, że Gerasimow i ta myśl strategiczna jest tym, czym dla na przykład Hitlera była myśl strategiczna Heinza Guderiana. Jakby poprzednia generalicja żyła w czasach wykorzystania, w czasach mobilizacji, wykorzystania pociągów, transportu, pełnej mobilizacji ludzi i siedzenia w okopach. A Niemcy zaczęli myśleć o Blitzkriegu, który się nie udał w pierwszej wojnie światowej, ale z wykorzystaniem motoryzacji, czołgów, razem ze wsparciem lotnictwa. Coś, co przećwiczyli w Hiszpanii. Tak samo teraz. Myślę, że ta wojna informacyjna jest oparta na doświadczeniach nie dość, że z Syrii i Libii, ale w pełnym wymiarze wojny w Górnym Karabachu, gdzie Ormianie i Jazerowie mogli zderzyć się na takim współczesnym polu bitwy w kombinowanym środowisku. Na zasadzie wykorzystania tych starych Antonowów jako takich flar, które wykrywały obronę przeciwlotniczą, dzięki czemu drony mogły eliminować obronę przeciwlotniczą i tak dalej. Nowe koncepcje z wykorzystaniem bardzo prostych środków, nie? I tutaj ciekawie jest, bo teraz na Twitterze ukazały się informacje, nie przypomnę sobie, bo dopiero się o tym gdzieś tam przypomniałem, że w 2016 roku taki polski generał mówił, że przygotujmy polską piechotę do walki z czołgami, nie? I to było gdzieś tam wyśmiane w Polsce i ten tweet wrócił z powrotem, że wojska terytorialne mogą walczyć z czołgami. Co ciekawe,
Ukraińcy wdrożyli to rzeczywistości, nie? I okazuje się, że przy tych manpadach, przy broni, którą mogą używać piechurzy, może się okazać, że czołgi są mało wartościowe, nie? Przy takich środkach tanich, które możemy użyć, nie? I to jest ciekawa zmiana koncepcji wojny, ale też się już pewnie rozgadałem i od głównego tematu. Tak. No wyszło nawet na to, że z czołgami mogą walczyć nawet rolnicy czy mniejszości etniczne. Tak. Ale zobacz, że to jest jakby główna z koncepcji prowadzenia wojen od starożytności, czyli człowiek wielki gnębił małego, mały wziął oszczep i już miał przewagę, duży wziął zbroję i miał jeszcze większą przewagę. Czyli mamy taką eskalację środków obrony i środków ataku, nie? Łuk kontra zbroja płytowa, nie? A potem muszkiet, który przybija tą zbroję płytową i tak w kółko. I tak samo mamy teraz. Czołgi wydają się bezbronne do współczesnego łuku i strzały, nie? Zresztą łuk to był jeden z najbardziej emancypujących narzędzi wojennych wymyślonych w historii, nie? Kobiet na przykład, nie? I drugie pytanie w związku z tym twoim mini wykładem. Tak się zastanawiam, ja chyba to pytanie będę zadawał w najbliższych dniach bardzo często. Wschodnia Ukraina. Jeszcze przecież kilka dekad temu część Związku Radzieckiego, podobnie zresztą jak cała Ukraina. Tam mamy sporą mniejszość rosyjską. Język rosyjski. Prezydenta ze wschodniej Ukrainy, który też był rosyjskojęzyczny, a dopiero ukraińskiego się nauczył w trakcie kampanii wyborczej. Żeleńskiego. Okej, no właśnie. I teraz tak. Za kogo my mamy Putina? Za jakiego leszcza, jeśli on miałby sobie nie radzić na takim terenie? To jeżeli on sobie nie radzi tam, to może my w Polsce możemy go wyśmiać wręcz. No tylko widzisz, jakby wracamy do swojego poprzedniego pytania odnośnie tej bańki informacyjnej i czy jesteśmy w stanie wierzyć mediom. I teraz tak, najgorszym błędem, który możemy popełnić, to jest wiara we wszystkie informacje, które mamy i opieranie na ich podstawie jakiejś strategii swojej. I teraz jeśli Polacy uwierzą, że Rosjanie przegrywają z Ukraińcami, chociaż nie do końca jesteśmy w stanie to zweryfikować, na pewno informacyjnie przegrywają i na pewno Ukraińcy mają większe morale, to jeśli my się włączymy do tej walki, to będzie już inna walka, bo Rosjanie, myślę, że w łatwiejszy sposób będą w stanie mieć wyższe morale w stosunku do walki z Polakami niż tak zwanymi Małorusinami w postaci Ukraińców, bo wchodzili tam jako wyzwoliciele. Więc uważam, że włączenie Polski do walki mogłoby spowodować odwrotny efekt, czyli wykorzystanie tego faktu do narracji rosyjskiej, że to nie jest wojna z Ukrainą, tylko to jest wojna z Polakami, z Zachodem na bazie wszystkich resentymentów od zdobycia Kremla tam w 1611 czy 12 roku, nie? Bo tym żyją. Jeśli święto narodowe, rozpamiętują to tak jak my Grunwald, nie? I Niemców, Krzyżaków i tak dalej. Trzeba jakby wbić się w ich rozumowanie. I to jest bardzo ryzykowne, bo to w tej wojnie informacyjnej, o czym wspomnieliśmy wcześniej, może być wykorzystywane przez propagandę Putina, nie? I tego bym na pewno się bał i ten sam błąd w ocenie sytuacji możemy popełnić jak Putin. I uważam, że Putin popełnił błąd w ocenie sytuacji Ukrainy i siły swoich wojsk, znaczy morale wojsk, no bo na pewno są lepiej wyposażone niż Ukraińcy, chociaż Ukraińcy na niektórych nagraniach wyśmiewali, że to jest jakaś technologia z lat 60., 70., czyli z ZSRR-u. Ale pomimo wszystko jest ich więcej i tak dalej, nie? Ale Ukraińcy też ograni byli lepiej w boju i mają jakby prowadzą wojnę sprawiedliwą w ich mniemaniu, nie? No nic, będziemy to wszystko, myślę, weryfikować w ciągu dni czy tygodni i fajnie będzie za jakiś czas pogadać i zaktualizować. Zobaczymy tego Ethereum, Bitcoina, bo kiedy rozmawiamy, to wszystko rośnie i myślę, że jest Ether po 3,30, Bitcoin jeszcze wyżej, 44,5 tysiąca, więc naprawdę się ciekawie robi, a zobaczcie, musimy zobaczyć też złotówkę, która wybija na 4,30 i tutaj rozmawiałem przed chwilą też z osobami w internecie, że jest bardzo duże ryzyko, znaczy rynki dyskontują ryzyko pojawienia się jakichś dziwnych jakby zdarzeń,
przypadkowych, na zasadzie zabłąkana rakieta na terytorium Polski i news, który nagle się gdzieś tam w internecie się rozsyła, że rakieta spada na terytorium Polski. Nie wiem, może jakieś strzały na granicy pomiędzy polskimi a rosyjskimi wojskami, pogranicznikami białoruskimi. Jeden taki news i on zmienia na rynkach dużo więcej niż kiedyś, nie? Szczególnie w dobie, kiedy każdy może wziąć komórkę i to nagrać jakby zinterpretować to w swój własny sposób, nie? Idźmy dalej. 1 000 000 złotych, który miał zostać wystrzelony na krakowskim przedmieściu. Ta obietnica, może nie obietnica, zapowiedź padała nawet przed naszymi kamerami, ale ostatnio doszło chyba do pewnej zmiany zdania. Nie, wiesz, jakby to była zabawa rok temu, na zasadzie takiej, kiedy już dochodzisz spekulacji do pewnego poziomu totalnego abstrakcji, to pieniądze już nie mają takiego znaczenia, ale fajnie mieć wyniki, które jesteś w stanie potwierdzić i jeszcze rozegrać live. O wiele większą satysfakcją jest powiedzenie na przykład odnośnie tych predykcji, o których mówiłem i zarobienie na nich pieniędzy, no bo to wyraża, rynek potwierdza, że miałeś rację, nie? W postaci wyniku. Już nawet nie chodzi o pieniądze, to jest tylko wynik w grze. Dlatego też tamten zakład sprzed roku, który zresztą u Was nam zależy, w jednym odcinku w śmieszny sposób powtórzyłem. Oczywiście pomysł wydawał się idiotyczny, bo nikt tego nie robił. Można było to potraktować jako walkę z inflacją wtedy, bo jednak te pieniądze albo by się zniszczyły, albo by były rozdane. Ale taki absurdalny pomysł. I na zasadzie nikt tego nie robił, to czemu by tego nie zrobić? I wystrzelenie tego w postaci konfetti, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka wydawało się takie śmieszne, memiczne, no ale tak patrząc w perspektywie czasu, jest to idiotyczny pomysł nawet wtedy, nie? Nawet rzucone słowa na wiatr przy paleniu albo trochę przy imprezie mogły fajnie wyglądać w środowisku, gdzie się śmialiśmy na ten temat, a już w poważnym życiu wyglądają bardzo irracjonalnie. Dlatego też w obliczu tej sytuacji w Ukrainie, szczególnie, że ten zakład zrealizowałem w zysku najpierw na spadkach, znaczy od grudnia na jednym rachunku zarobiłem 1,5 miliona złotych, potem na Bitcoinie na spadkach, na Ethereum na spadkach, teraz na odbiciu. Ten zysk już urósł do jakichś 7,5 miliona dolarów, więc jakby przekroczyłem ten próg zakładu i było to rozegrane na żywo, czyli rachunek był do podglądu, było to na YouTubie, na Zoomie i na Facebooku, można do tego wrócić, zweryfikować i są do tego statementy, więc stwierdziłem, że w obliczu tej sytuacji, szczególnie, że to jest zarobione na tej wojnie, w dobrej predykcji wydarzeń, czyli tego, co zrobi Putin, jak zareagują rynki światowe, na jaki instrument obstawić, stwierdziłem, że zapytam społeczność, czy mnie, bo z miłą chęcią, żeby mnie zwolniła z tego zakładu, tego śmiesznego zakładu, bo teraz już nie jest nam do śmiechu i żebyśmy przeznaczyli to po prostu na Ukrainę. Więc zamiast rozrzucać to w sposób taki niezbyt fajny albo, jakby to powiedzieć, szlachetny na ulicy, lepiej przeznaczyć dla tych osób, które to potrzebują we wskazany przez społeczność sposób. Dlatego zadałem pytanie na Twitterze, czy mnie zwalniają z tego słowa, bo nawet ja się czuję często nawet do swoich głupich słów zobowiązany, tak jak kiedyś założyłem się w 2017 roku, że zarobiłem na tym, ale potem Bitcoin tak wzrósł, bo stwierdziłem, że w ciągu 5 lat upadnie do 1000, przegrałem zakład, to pomimo tego, że on był irracjonalny i potem widać było, że nie miałem racji, to ja go powtarzałem, honorowo powtarzałem, że przegrałem zakład 5 lat, że Bitcoin jest 1000. I nie chciałem tego powtarzać z rozrzuceniem pieniędzy, więc bardzo się cieszę i dziękuję, że społeczność zwolniła mnie z tego obowiązku i będzie można przeznaczyć to na dobre cele na Ukrainę, a tym bardziej się cieszę, że za tym apelem poszło trochę osób ze środowiska krypto, i dużo inicjatyw się, przynajmniej w tym naszym środowisku, odpaliło w tym kierunku. Nie? Myślę, że ten rekord lajków pod Twoim wpisem na Twitterze oznacza, że społeczność zwalnia Cię z tego wystrzeliwania pieniędzy. Bardzo się cieszę, bo przynajmniej to był jeden z głupszych moich pomysłów, a miałem głupie pomysły, a ten był chyba najbardziej głupi, nie? Z tych wszystkich, które miałem. Więc w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, to jest chyba najlepsza decyzja. Ale też nie czuję się jakby odpowiedzialny, żeby wiedzieć, na co to przekazać. Dlatego zaraz się pokaże też ankieta. Jeszcze z tych trade'ów nie wyszedłem, to jest 1 marca.
prowadzę longa na Bitcoinie i na Ethereum, więc w związku z tym jeszcze jakiś czas musi minąć, zanim wypłacę te pieniądze i przekażę, bo giełdy krypto mają limity do 100 tysięcy dolarów dziennie przesyłanych, 500 000 miesięcznie i trzeba to przerobić i wysłać. Ale zrobię ankietę, także polecam to śledzić, plus wy wskażecie 4 cele, na które przekażę te pieniądze, tak jak kiedyś robiłem w 2018 roku, gdzie 5% przeznaczałem z tych trade'ów na live, bo nie czuję się tak mądry, żeby wiedzieć, na co to przekazać. Nie, poza tym zrzucę na was odpowiedzialność i to będzie chyba najlepsze. No bo jedni mówią na broń, tak, inni na ratowanie życia osób, które są w Polsce, albo na ratowanie osób, które są na Ukrainie, jakieś karetki. To jest bardzo dużo takich dosyć bardzo mądrych decyzji trzeba podjąć, nie? No i zrzucę tą odpowiedzialność na społeczność traderską w Polsce, ludzi, którzy mnie obserwują. W końcu wy to zwolniliście mnie z tego przyrzeczenia. I na te cztery cele po 250 tysięcy każdy przeznaczę. Ja sobie wybiorę może jeden cel, na który będę was przekonywał, żeby przeznaczyć. Ja bym chciał szczególnie na wojsko. Wiem, dla niektórych pacyfistów może wyglądać to dziwnie, ale uważam, że jeśli oni się wybronią, to tak jakby obronili nas na przynajmniej 20 lat, 30 lat bezpieczeństwa, nie? Tak uważam, nie? To jeszcze w tym wątku dopytam. Widziałem, że w tym twecie oznaczyłeś redaktora Krzysztofa Stanowskiego. Rozumiem, że to jakaś forma parcia na szkło z twojej strony. Nie, jakby ktoś mi zwrócił uwagę, że Stanow zrobił taką akcję, taką trochę prześmiewczą, bo chyba tam było, że wstydzimy się za UE albo coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. I zbierał i tam było 600 tysięcy, to w rozmowie u nas na Zoomie stwierdziliśmy, a dobijemy mu to razy dwa, nie? I dlatego stwierdziłem, że to był dobry pomysł, nie? I myślę, że jednym z tych celów to będzie właśnie do Krzyśka Stanowskiego. Ale mówię, nie czuję się na siłach, żeby stwierdzić, gdzie jest najlepsze przeznaczenie tych środków, nie? No ale na pewno ludzie to podchwycili i to jest w ogóle ciężkie, bo to jest wyjątkowa sytuacja. Ci ludzie tam giną. Nie można zbijać kapitału jakiegoś na wojnie. To jest wręcz obleśne. Ale jeśli możemy ileś osób natknąć do tego, żeby pomogli, nagłośnić, jakby ruszyć ich palcem i jeszcze pokazać swoim przykładem, to nawet jest to tego warte. Bo za tym przykładem ileś tam osób ze środowiska krypto wpłaciło tu pieniądze, przesłało na portfele armijne według własnego sumienia i myślę, że jeśli to wywołało taki efekt, to nie czuję się z tym źle, nie? Okej, tyle tematy tej wojny. Mamy jeszcze kilka interesujących tematów z ostatnich tygodni, natomiast ja widzę na kamerze, że rozmawiamy już ponad pół godziny, także może tym razem temat i tak 2-3 minuty na odpowiedź. Okej, dobrze. Pytanie numer jeden. Twój projekt BSB. Minął rok. Co tam się dzieje? No, dowieźliśmy projekt zgodnie z obietnicą. Zresztą u ciebie tą obietnicę jakby zrealizowaliśmy. Czyli jest portal komunikacyjny, można się logować przez MetaMask, jest to po torze, plus dodaliśmy nowe feature'y w postaci aplikacji, w postaci ruszającego marketu. Cena od pre-sale'u, czyli 0,65 dolara, jest na 1,50 dolara. Rynek spada, krypto, a nasz coin się utrzymuje i rośnie jakby pod względem inwestycyjnym, chociaż nie było to celem projektu, nie? Tak jak mówiłem, nie będziemy robić żadnej pompy. Także jest dobrze, jest 2700 osób zarejestrowanych na narzędziu i jest skończony. Jest projekt, krypto jest dowieziony i teraz będziemy się rozwijać, żeby cały świat o nas usłyszał. Nie? No. Luna i w cudzysłowie wojna z Koreańczykiem. O co tam chodziło? Jakby projekt Big Sherbet i też może ja nie jesteśmy nigdy grzecznymi chłopcami, więc jest wpisany w nazwę Big Sherbetsa, to jest short. I Luna to jest jeden z projektów, który uważamy, czy ja uważam, że jest piramidą finansową, taką algorytmiczną. I na wielu nagraniach uzasadnialiśmy to, ponieważ oferuje dwa razy większe yieldy, czyli oprocentowanie niż oprocentowanie pożyczek.
Także jest różnica nie do załatania. No tak jakby Amber Gold płacił za depozyty 18%, a jednocześnie kredyty dawał na 10%, więc logicznie nie trzeba patrzeć w środku, że to po prostu się nie spina. No i wtedy stwierdziłem, że mogę to zaszorcić i nagłośnić tą sprawę. I to była czysta akcja spekulacyjna z dźwignią medialną. Nie? I o tyle jest fajnie, że w projektach krypto nie działają instytucje nadzoru, SEC, więc można takie rzeczy robić otwarcie, bo przecież to nie są instrumenty finansowe, nawet za takie się nie podają. Nie? A jak znasz mnie od tych iluś lat, dla samej satysfakcji przeprowadzenia takiej akcji, tak jak na przykład na Frizie shortowaliśmy, to z 18 zł Friz jest po 6 zł w tej chwili, dało się zarobić. No to wyjaśniliśmy to po prostu na wolnym rynku i tam 850 tysięcy dolarów zgarnąłem z tego shorta i już tego się nie dotykam. Czekam na kolejny strike, kiedy Anchor, czyli ten protokół, wyczerpie swoją rezerwę. MPay i znany polski publicysta Dziki Trener. Dziki Trener. O co w tym chodziło? No to jest jedna z moich strategii inwestycyjnych, którą próbuję trenować od 2018 roku z jedną dużą wpadką, tym Merlinem, którym się nie udał. To jest taka metoda Karla Icahna, czy metoda. On z tego jest znany współcześnie. Oczywiście to jest żadna jakaś tam tajemnica, czy metoda, to nie jest szkolenie. Bardzo prosta rzecz. Można pasywnie inwestować w spółkę portfelowo, czyli zainwestować, zamknąć oczy i liczyć na to, że zarząd coś zrobi i spółka się rozwinie. Nie? Można też być aktywnym inwestorem, czyli wejść do spółki jakiś procent, dostać się do zarządu, do władzy, powiązać ich biznesowo z różnymi projektami, dodać tam jakąś wartość dodaną i poprzez swoje działanie to tej spółce dać wartość, czyli działasz na dobro wszystkich akcjonariuszy. Tak próbowałem zrobić w Merlinie w 2018 roku, nie udało mi się. Nie? Myślę, że gdybym miał więcej determinacji i tą wiedzę, którą mam teraz, to trochę inaczej bym to ograł. Oczywiście nie myślę, że teraz jest stuprocentowy pewnie, że mi się to uda, ale robię to już lepiej niż kiedyś, tak uważam. No i ryzykuję swoje pieniądze. W przypadku MPay'a pomysł jest bardzo prosty, wprowadzamy tam blockchaina, oni są pod regulacjami KNF-u, mają 700 tysięcy użytkowników, mogę zamienić ich na Revoluta i wprowadzić polskiego stablecoina. I model biznesowy jest tam taki, że przy rosnących stopach procentowych i depozytach powiedzmy na miliard, 2-3 miliardy złotych stablecoina, nie trzeba tam kombinować, można zrobić bardzo uczciwy biznes i co roku zgarniać z oprocentowania z depozytów kasę na rozwój tej aplikacji. Więc to jest cały model biznesowy, który chcemy w MPay-u wdrożyć. Zobaczymy, co się uda. Zaryzykowałem swoje własne pieniądze, kupiłem 5% z kawałkiem MPay-a. No i siedzę w nim po prostu, plus mam wpływ na to, co oni w środku robią, bo naciskam zarząd, żeby wdrożyli te zmiany, co spowoduje, że może spółka ze spółki, z aplikacji za parkingi stanie się spółką robiącą aplikację krypto. Oczywiście do tego długa droga, no bo trzeba wiele rzeczy tam zmienić, ale to jest tak jak z mieszkaniami. Jeśli chcesz zrobić flipa, no to, że jakieś mieszkanie jest zasikane, brudne, to ci nie przeszkadza. Grunt, żeby miało wartość w danej dzielnicy, więc kwestia pomalowania ścian, sprawienia, że to mieszkanie będzie użyteczne, a następnie sprzedania z zyskiem. Więc to jest cała logika gdzieś tam biznesowa, nie? W tym rozegraniu. No i też odkrywam się medialnie, w które spółki inwestuję. Można sprawdzić mnie przez ESPI, przez KNF, który podaje, ile mam udziałów, więc to jest transparentne i też jak zejdę z tych udziałów, też to będzie widać, nie? Więc tyle. W sieci pojawił się jeszcze jeden ciekawy news ostatnio. Padło w nim kilka ciekawych nazwisk i kilka ciekawych nazw. Wymienię. Jacek Bartosiak, Rafał Zeorski, NFT, Metaverse, Nobs from Poland. A, to jest kolejna spółka, którą inwestuję. Tam akurat zwiększam jeszcze nawet bardziej inwestycje i akurat jestem fanem gier strategicznych od zawsze. Panzer General, Europa, Uniwersalizm, Cywilizacja od małego i akurat spółka Noobs from Poland zajmuje się taką dziedziną może niezbyt sexy gier strategicznych, ale jeśli ktoś komuś mówi nazwa takich firm Paradox,
no to zrozumie, jakby w którym kierunku gdzieś tam z tą spółką idziemy. No i spółka ma parę fajnych produktów, które rozwija i, no i zawsze chciałam być współwłaścicielem spółki growej. A razem, wracając do tego wcześniejszego twojego pytania odnośnie strategii inwestycyjnej, to tutaj tak samo. Kupienie jakiegoś pakietu mniejszościowego, no bo też uważam, że główny właściciel, twórca powinien mieć pakiet kontrolny, żeby mieć motywację, żeby rozwijać taką spółkę. I zmiana, i dodanie tam właściwości, które ja się specjalizuję, czyli blockchaina i NFT akurat w tym przypadku. I dzisiaj mogę już tam, myślę, powiedzieć, bo to dopiero wyjdzie później, że chcemy zrobić pierwszego na świecie strategii metaversa. No i co ciekawe właśnie, to jest i dobre, i złe, nie? Bo te plany mieliśmy dużo wcześniej niż wybuchła wojna na Ukrainie. To było miesiąc, dwa miesiące temu z tym pomysłem gdzieś tam kręcił mi się w głowie. No ale wybucha wojna, ten temat jest bardzo nośny. Strategia Metaverse będzie polegał na tym, że będzie można kupować działki a la państwa i potem wirtualnie między użytkownikami walczyć na jednej wielkiej mapie, coś jak Europa i Uniwersalizm, razem z pewną logiką gry, oczywiście przedstawioną w formie NFT-ków. I do tego mamy bardzo fajne nazwiska. Krzysztof Perdek będzie też z tym uczestniczył, żeby umiędzynarodowić projekt. Jacek Gadzinowski, Ex-Secret Service. Jacek Bartosiak gdzieś obok Nupsa, tam Play of Battle. Więc mamy bardzo fajny zespół, uważam. No i ja, który ma to wszystko spiąć od tej strony NFT i rozegrać. I to będzie pierwszy strategiczny metavers. Bo wszystkie metaversy do tej pory, które się ukazują, to są takie przyjemne, casualowe metaversy. Czyli przychodzimy z tego metaversu, robimy imprezę, dogadujemy się ze znajomymi, coś tam sobie robimy, nie? Tak jak Second Life albo Simsy. A tutaj będziemy antagonizować, konkurować, podbijać mapę. Czyli jeśli ty widziałeś te wszystkie country bale, te wszystkie memiczność country bali, tych memów, plus jak na 4chanie powstają jakieś dyskusje na temat kolorowania mapy, że państwo wielkich Mongołów, Europa Universalis podbiło cały świat, albo Aztekowie wylądowali w Hiszpanii. To jest jakaś grupa docelowa ludzi, którzy żyją taką narracją, bo się interesują historią, strategią i do niej chcemy dotrzeć. I tak jak prezes Jarosław Kotowski tej Nupsa mówił, oni chcą się stać nowym paradoksem i ja widzę, że jest na to duża szansa. Jest dużo łebskich tam ludzi, nie? Dlatego to jest taka moja inwestycja. Teraz tak, ja nikomu nie polecam tej inwestycji, to są moje pieniądze, każdy robi z nimi co chce i też często powtarzam, to jest moja spółka, znajdźcie sobie inną, ja sobie tam rozgrywam co chcę, nie? No. Kolejna impreza z cyklu Art of Speculation pod koniec marca i podobno będzie pompa tym razem wielka. Jak wiesz, bo byłeś, uczestniczyłeś, pierwsze, no jesteśmy tutaj w miejscu, w którym pierwsze Art of Speculation powstawało i to były jako podziękowania moim znajomym, którzy przy mnie zostali, jak spadłem z konika na ropie, bo w 2020 roku na COVID-zie różne rzeczy, dziwne rzeczy się działy na rynku, nieprzewidywalne. I na spadku 30% ropy, można powiedzieć, pozbyłem się wszystkich pieniędzy. Ale było przy mnie i zweryfikowało to mnóstwo moich znajomych, przyjaciół i zostali przy mnie tacy najtwardsi. Dzięki temu się odbiłem. Ze 100 tysięcy odrobiłem wszystko razy 3. I po roku zrobiłem tutaj taką imprezę, ty byłeś chyba też na kolejnych, gdzie w takim podziękowaniu po prostu się bawiliśmy, gadaliśmy, poznawaliśmy. Ludzie z różnych sektorów gospodarki, insiderzy, ludzie, którzy coś w Polsce produkują, wiedzą, co się dzieje w gospodarce. No i rozrosło się to do takiego etapu, że już piąta edycja była w ten warszawiaku, bo tam z 300-400 osób. W Espocie potem szósta edycja było pod 1000 osób, tak? A teraz robimy coś bardziej edukacyjnego, połączonego, podzielonego na dwie części, czyli 25 marca w piątek taka impreza Before, a 26 od 10 do 19 wykłady razem z debatą wielką z Jackiem Bartosiakiem. Być może będzie też trochę wojskowych i osób od spekulacji. Tyle na dzisiaj mogę powiedzieć. Zakończonej wielką integracją. I to zgodnie z taką ideą, którą w Trading Jamie mieliśmy i w tej społeczności. Bez komercji,
bez biletów, bez zapisywania danych, bez brokerów, bez reklamy. Po prostu wiedza za wiedzę, social learning i poznawanie się różnych ludzi. No bo to jest jakby główna idea Trading Jamu i tego, co robię od 2015 roku, że ludzie o różnych odmiennych poglądach dyskutują ze sobą, spotykają się w jednym miejscu i wymieniają się jakby poglądami, niekoniecznie w sposób agresywny. To znaczy, że ktoś ma inne poglądy od ciebie, to nie znaczy, że ma być twoim wrogiem. Raczej zmienia ci sposób postrzegania świata, może ci dodaje albo ratuje cię przed jakimiś błędami myślenia. Więc impreza jest 25-26. Jacek Bartosiak dzisiaj potwierdził, że na niej będzie. Mam nadzieję, że ty będziesz i będziesz to prowadził, a musisz się zastanowić. Bardzo byśmy chcieli ciebie jako prowadzącego. Może będziesz więcej pytań zadawał. Także może być, myślę, że ciekawie. Nie? No i też integracja na takiej zasadzie, że dystans pomiędzy osobą, która prowadzi, będzie zmniejszony do minimum. Nie? Że będzie można ze mną pogadać, przybić piątkę, popoznawać ludzi, podyskutować w różnych kręgach, tak samo z Jackiem Bartosiakiem. Musimy czuć człowieka. No, dobrze, to ja tylko dopytam, czy masz jakiś pomysł na ogarnięcie chaosu, który może powstać na darmowej imprezie tego typu? Nie mam. Znaczy nie, będą jakieś tam służby, osoby, które, czyli służby, no ochroniarze, osoby, które będą kierowały, ale oczywiście przyjaznej atmosferze. Za każdym razem jest to dla nas jakieś wyzwanie, ale na końcu się okazuje, że ludzie są tak sympatyczni, mili i pomocni dla siebie, że ta atmosfera robi bardzo dużo. Nie spotkaliśmy się żadnych agresywnych może zachowań. Oczywiście jak ktoś tutaj napije się, to wiadomo, alkohol może uderzyć, ale no nie, no myślę, że będzie okej. Okay. Chociaż ta impreza zapowiedziało się z 2,5 tysiąca ludzi i mamy tutaj zapewnioną halę Nordlin na dzień dzisiejszy, bo może to się, na dzisiaj, bo może coś się jeszcze zmienić. No i tam jest miejsce nawet, no jest dużo miejsca, ale będzie ciekawie. No. Nie wiem, jak się wszyscy zmieścimy, ale też tak jak powiedziałem, to nie jest impreza typu wszyscy przychodzą i patrzą się na jedną osobę. Może po części tak to wyglądać. Wszyscy przychodzą i poznają się między sobą. To są ludzie rozmawiający, dyskutujący ze sobą na Zoomach, na Facebookach, Discordach, na Zello, nie znający siebie twarzą w twarz, a tutaj mają się spotkać twarzą w twarz i przetestować powiedzenie Koznak w necie, te w świecie. Okej, i ostatnie pytanie już czysto techniczne. Otóż zapowiedzieliśmy ładnych kilka tygodni temu debatę z Kamilem Gancarzem, która nie może dojść do skutku z uwagi na problem z dopasowaniem naszych terminarzy. Głównie w sumie chyba chodzi teraz o ciebie, bo ty masz największy problem, żeby wskazać konkretny dzień z wyprzedzeniem, a ja ciągle dostaję pytania, maile, kiedy, więc jakbyśmy mogli przynajmniej szacunkowo. To sytuacja wygląda w bardzo prosty sposób. No jeszcze przed końcówką roku ja miałem czas, potem chyba Kamil nie miał, albo odwrotnie. I tak się minęliśmy, a teraz już od grudnia rozgrywam rynki. To też Kamilowi mówiłem, nie jestem w stanie, ja z tego żyję. Jakby nie żyję z innych rzeczy, z występowania. To jest dla mnie dodatek, fan. I muszę być wyspany, tak jak dzisiaj, żeby w ogóle coś takiego poprowadzić. A zazwyczaj jestem jak chodzący trup. Po 2 godziny dziennie spanie, bycie w rynkach, codzienne analizowanie. Więc nie jestem w stanie. Także Kamilu, przepraszam cię, jak skończy się to całe... Cała sytuacja na świecie, a jak widzisz, ona jeszcze, no nie sądziłem, że Putin zaatakuje Rosję, a w spekulacyjnym naszym świecie to jest jedyna okazja do zarobienia pieniędzy. Może następna się pojawi za 5 lat. Wiem, że to brzmi słabo, bo to jest wojna i tragedia, ale tak to niestety wygląda i dla mnie to jest praca i jest wtedy zmienność, bez względu na to, z jakich powodów. Dlatego nie kasuję tej debaty, ale musi się ona odbyć w zawodowym dla mnie dobrym terminie i prawdopodobnie to będzie po kwietniu. Nie? I wtedy już rynki się ostudzą i będzie czas, żeby spokojnie nad tym siąść. No też sytuacja dla Kamila będzie lepsza, bo ten Bitcoin w końcu odbije, także... Okej, okay. Wszystko wiemy, czekamy na rozwój wydarzeń, na pewno będzie o czym rozmawiać. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.